gdyby to było tak. Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. I dzisiaj skończę tę misję już, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. To misję tą na... co to miało być? Zaraz, muszę sobie zerknąć. Pszenica właśnie. Tam mi się wydaje, że została jedna pszenica, bo tam worki to było... Bo worki były tam... Poczekajcie, bo... Muszę pomyśleć. Dobra, okej. Dobra, trzeba tędy lecieć, okej. Aha, i tak jak mówiłem w swoim odcinku, tak jakoś na początku, jak stałem przy tych buntownikach, przy tym Otisie, co nie, tam sobie opowiadałem o tym, o tej zabawie wchłonego, co nie, ja sobie żartowałem z tym też trochę, ale tak było kiedyś, wiecie, tak było, ale ja sobie tak pożartowałem teraz, co nie, że się bawiłem wchłonego kiedyś. To było dla żartu, wiecie. O, tu mamy. Sam mógłbym ci to powiedzieć. No, mamy, jednak tu mamy, dobra. Dobra, tu chyba wszyscy... Chyba wszystkie już te pszenice są zebrane. Pewnie tak. No dobra, to idziemy. Z powrotem. Dobra, z tymi krowami to kiedy indziej sobie zrobimy. Albo zrobić coś takiego, że... Zrobić tę misję jakoś tak pod koniec gry, może... Zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Bo jeszcze tak myślę sobie, kurde, właśnie... jako drogę wezmę jeszcze, wiecie, bo jest i Nosa Beliara i Adanosa chyba. Kurde, powiem wam, że... Łatwiej byłoby chyba Innosa. Innosa to było na pustyni, tak? Kurde. Powiem wam, że ja już za bardzo nie pamiętam. W swoim czasie, spokojnie. Pokaż mi. Jak coś, to przecież będzie mi jeszcze... będę informował, co nie, jak pójdzie, gdzie i jak. Ale to dopiero za kilka... Oj, za kilkanaście odcinków przecież. Oj. A, ten drogi mieczyk jest przecież. Co nie? Dobra, masz. Oto twoja pszenica. Masz pszenicę. No, nareszcie. Masz tu kilka sztuk złota za fatygę. No i elegancko. Zobaczymy. O, mogę coś? Nie to. O, właśnie. Elwer ma poważne problemy z uczniami. Ty to powiedz. No dobrze. Pomyślę. Dobra. Dzięki. 200 sztuk do zysku. Dobra. Teraz. Czekajcie, jakie jeszcze misje zostały nam zaległe, co nie jeszcze? Jak lojalni są wobec orków ich najemnicy? Dobra. Teraz. Zaraz, dajcie mi przypomnieć, jakie jeszcze tutaj misje są, co nie? Kurde. Bo nie chcę za bardzo brać stronnych misji, co nie? Czekajcie, bo tu mamy te wykopaliska, tak? Tak. A tutaj mamy taki obóz, co nie? Nie mogę. Poczekajcie. Teraz nie pamiętam już. Cześć, Bradley. A, nowy człowiek. No tak, nowy. Nadzoruje niewolników, ale w tych fatalnych warunkach to ciągle coś się dzieje. Mamy problemy z w cholerę z tym wszystkim. Co sądzisz o Mariku? Czy ja wiem? Nie znam go za dobrze, ale uważam, że wie, co robi. Potrzebujesz pomocy? O! Doświadczenie jeszcze dostaliśmy. Przestałem się w tym... Przyjrzyj się chłopcom trochę bliżej.
możemy przez... Oni też, więc raz w tygodniu praca na farmie. Znajdę ci... Dobrze. Dobra. Dobra, kto tu będzie chciał się zmienić? Niewolnik, skąd? Skorinis. Dobre. Pastuch. Kurde, tego trzeba zmienić. Tylko teraz pytanie jest... Bengard? Bo tu jeszcze jest Osko. Kiedy wreszcie? Ja tu... Co? Ależ ja nic nie... Opowiedz mi o swoim... Bradley, każdy niewolnik chce się wyrwać na farmę. Nikt nie chce tu pracować. No na pewno. Bradley ma listę. Jeśli jesteś na jej początku, na jakiś czas, ten przeklęty wiecz. Dziękuję. Proszę, idź. I ty chyba o, też, co nie? Zapracowuję się tu na śmierć. Mam na... Co byś powiedział na krótką przerwę? Człowiek. Dobrze. Znalazłem tu ten artefakt. Dziwny puchar. Od... Mówisz, że znalazłeś puchar. A skąd mam... Dziękuję. Zaczekaj. Miłego... Dzięki za ognisty puchar. Już drugi? Czy jeszcze nie? Bo w tej chwili nie jestem pewny. Czekajcie. Dwa mamy już. Co jeszcze zostało nam do zebrania tych ognistych pucharów? Z 10. Bo ich jest 12. 12 magów chyba. Nie, właśnie. Co dają te w ogóle... co oni w ogóle dają te puchary? Nie wiem, czy to... Jak jest 12 pucharów, czy jest 12 magów ognia? Nie wiem. Trochę to... Widzę. Ja zrobię... Póki co w naszym obozie idź powiedzieć Denisowi z zagrody za miastem, że mam... Okej. Powiedz Denisowi, że Bradley potrzebuje nowych niewolników. Dobra, i jeszcze zanim pójdziemy na farmę, to... Na tę pierwszą z kolei, co nie? To jeszcze pójdziemy... O, 13 sztuk złota zysku. Dobre. Co do najemnika, on będzie tak cały. O właśnie. Bradley. To wiem. Niewolnik. Bradley. A jesteś pewien, że całe zło. Nie, nie jestem. O! Marik chce listę niewolników Bradleya. Oho, czekajcie. Zrobimy tak, bo on tutaj stoi, co nie? Ach, kurde, będzie się patrzył teraz na mnie. Oh, shit. O nie. Poczekajcie, 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 bo on będzie... Tutaj siedział. Jakieś łóżko przydałoby się. Dobra, tu jest tu jakieś łóżko? Nie ma? Serio? Serio, nisa nic? Kurde. Dobra, tutaj jest jakieś łóżko? Też nie ma pewnie. A, Boże. Tu też nic nie ma. Dobra, tu mam jakieś łóżko. Ale nie, 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 nie. Nie. Nie, pójdziemy tutaj. Tutaj, dobra. Nie, tam nie chcę iść, bo przecież on będzie w północy spał, co nie, przecież ten... Ten Bradley. Dobra, śpi czy nie śpi? No kurde, co za... Hej ty, co się tak skradasz? Mordę. No idź spać, głupi ty. O, Ford. O, jeszcze z tym nie rozmawiałem. Pokaż, na co cię stać. Ta, ja też mam problemy, wiesz o tym? Dobra, co ty masz o ciekawego, Fordzie? Oczywiście wezmę sobie miksturki, jak zwykle. O, wytrychy się przydadzą. Pochodnie, no można powiedzieć, że też się przydadzą. Oczywiście to sobie wezmę i chyba wszystko. Dobra, mam. Dobra. O dobra, idzie, tylko te kurde niewolnicy głupi. No kurde, co za... Ja pierdzielę, co za frajer. Serio? Ale frajer z niego, widzicie? Widzicie, kurde? O Jezu, ten tu ma ten swoje łóżko.
Oh my god. No właśnie, na górze nie byliśmy jeszcze tutaj przecież. Co nie? A tu nie ma żadnego łóżka? O Boże. Nie, nie no. Nic nie ma. Tu nic nie ma praktycznie. Żadnych łóżek, serio. Dobra, może pójdzie spać teraz ten Bradley. Bradley poszedł? No co za... Nie chcę brać tego, bo on zobaczy to przecież, co nie? No właśnie, sobie zapiszę grę oczywiście, bym zapomniał. No kurde, co za... Ajajajajaj. No idź spać. A może nie wiem. Jeśli on będzie tak cały czas. Poczekajcie, poczekajcie. Tu mamy jeszcze ten... Powiedz Denisowi, co nie? Dobra, Marik chce listę, to zaraz robimy to, spokojnie człowieczku, spokojnie, spokojnie. A właśnie, mam pomysł, bo on czasami... No co za frajer, kurde, będzie siedział tylko na tym krześle. O Jezusie. Tak to jest. Jak nie chce człowiek odejść od domu, to nie na, chociaż na kilka sekund, czy no. To my kolejnego. O, szanowny elitarny najemnik, wow. Ty frajerze w ogóle śpisz, czy co? Za ciężkie. Ja pierdzielę. Kurde. Co z tym zrobić? Oho, dobra, okej. No, przestań się obijać. Tylko żeby tu nie stał, proszę. Kurde, co za debil. Niektóre rzeczy nie jest. Aj, shit. Ale zrobiłem fajnie. Dobra. Mam nadzieję, że się na mnie nie wkurzy. Ten Bradley. Bradley? Co do... O, masz. Tu masz listę niewolników Bradleya. Proszę. O, fajnie. O, ale doświadczenie. Więc Bradley, proszę. Lepiej jak naj... Masz jakiś pro... Dobra. Skradziono listę niewolników. Zaraz zaniesiemy mu. Spokojnie, chłopie. Masz, nie próbuj. Dobrze, przepraszam. Ale no. Zaniosłem mu to listę, co nie? Cię cieszy, chłopak. Nie jabłko, nie. Łóżko, jak chcę się przespać tutaj. Do, oczywiście do poranku. O poranku, taka kawa jest. Tytuł kawy. Znaczy nazwa kawy, Boże, tytuł kawy. Co ja powiedziałem. Tytuł to może być gry, albo piosenki, o. Krótko mówiąc, a nazwa to może być, wiecie, imię. No, nazwa. Wszystkiego nazwa, praktycznie. Dobra, okej, okay, gdzie jesteś, Denisie, Penisie? Tu, o, co ty to robiłeś tu, what the fuck? To twoje. Jestem tu szefem, jeśli ci o to chodzi. Tak? No kurde. Wszystko działało jak należy. Wow, wow, wow. Szukam pracy. Świetnie. Mam coś dla ciebie. Moi ludzie są zbyt głupi, aby się tym ostatnio w okolicy zakradają. Sporo bym... A gdzie są te wilki? Jeszcze jedno. Muszą się... Nie złapiesz ich, no. Pewnie siedzą w jakiś... A, dobra, wiem, gdzie to jest. Dobra. No, powiedz Bradleyowi, że nie powinien do niczego się nie... Dobra, Deni chce, żeby Bradley lepiej... No, dobra. Okej, okay, kogo by tu wziąć? Kelvin, Leon? Nie zamierzasz. Za... Od... O, nie. No cóż. Mogę ci udzielić informacji, o, dzięki którym no dobra. Kupisz się w łaski najemników. No więc słuchaj.
każdy ma swoje nie, problemy. Nie wiem. Co? Co? Przykro. Stop. Tak. Praca na szczególnie... Nie chcę tej pracy. Tak, tak. Dobra. Kelvin wraca do pracy w świątyni? Serio? Aha, a co mam z tym zrobić? Tu kogoś jeszcze mogę... Vanguard! Daj pogadać. A nie, dobra, jego to przecież przesłałem przed chwilą. Zapomniałem. Ty parszywy złodziej! Ani kroku dalej. Nie, nie chcę, kurde tam. Co za dziady. Dobra, to muszę iść do Bradley'a z powrotem, tak? Dziękuję. Nie zaatakowałeś mnie, że cię okradłem, człowieku mój drogi. Mój człowieku miły. Dobra. Bradley, tam, tam. Nie chcę tego słuchać. Dobra robota. Dzięki. Mądrala. Cokolwiek. Dzięki. Lepiej odejdź. Ta, lepiej odejdź. Dobrze, odejdę. Drogi Kelvinie. Jest jeszcze co do... Denisowi chyba przydałoby się pomóc. Idiota. Będę się tam musiał przejść i położyć kres tym idiotyzmom. Dziękuję. Jeszcze nie wszystko. Kurde, dużo jest tych najemników, co nie tutaj. Ale to już długa misja, kurczę, niestety. Dobra, zabij krowy, odszukaj kandydata na gońca. Aha, to Porgan. Kurde, gońcy leśni to są, tak jak pokazywałem kiedyś, kurde. Gdzieś tutaj, za Silden, czy tam za Trell, za Geldern chyba nawet. Ale mi się wydaje, że tutaj jakoś są te gońce leśni, jakoś tutaj, w tym miejscu gdzieś są położeni, co nie. Ale mogę się, kurczę, mylić co do tego. Niestety. Nie wiem, mogę się mylić co do tego, ale dobra, na razie... Na razie sobie... co? Zlikwiduj ożywieńców w jaskiniach, to na razie tego nie. To dopiero jest Jonest. Ten per, czy jak to tam. W Trellis, dobra. Dobra. Znajdź zaginionych przyjaciół, dobra. Montero, my 77% już. Dużo, powiem wam szczerze. Tylko przestań się. Dobra. Arenę mamy już wykonaną całą. Co tam jeszcze dostało nam? Tutaj praktycznie też już wszystko. Chyba tylko zostało nam tutaj. Tak, ale rozumiem. Co znajduje się w zamku? Rezydencja zamku. Dobra. Zostało nam chyba tylko tutaj ten, co nie? Jezu, ten. Ręka. No, ten tego. Hej, to rozejrzyj się. Możesz się bije. Albo rozpoczniesz, więc lepiej za... Za... Nikt nie starczy. Zamknij jadaczkę. No. Jeden z moich... To silny wojownik. W ogóle jednak dopóki zagrażają nam buntownicy, musimy... Sprowadzę ci tego wojownika. Ukrywa się... Dobra, tutaj nam zostało, tutaj misje jakieś, a nie jeszcze. Niszczyciel. Poczekajcie, gdzie jest to koło? Zobaczymy, czy dam radę podnieść to. Młyński kamień. Ale chyba mam za mało siły, co nie? Tak, kurde, ile mam w ogóle siły? 121. Przydałoby się... tak myślę... Tak myślę, zwiększy sobie siłę. Nie wiem do ilu. No nie wiem. Dobra, poszukajmy tego Foleka. Ja wiem gdzie on jest, ale pokażę wam jeszcze.
chociaż z raz albo i tak pewnie oglądaliście pewnie kogoś, ale tam tam ktoś wpadnie, co nie, tutaj do mnie też. Dobra, to nie tu. Ajajajajajajaj. Nie, to nie ta droga w ogóle, kurde. Tutaj. Ojoj. Się też może tutaj pogubić, powiem wam szczerze też. Przy tym zamku w ogóle. Tutaj? Czy też tutaj, nie tutaj? Tak, tutaj, dobra, mamy go. Co? Wynoś się z... Więc idź, chłap, obedrę cię żywo. Ta? Jest... Dobry, nikt mnie nie pokona, mordo. Jesteś pewny? Mordo, same są Jesteś pewny, że mnie nie pokonasz? O kurde, ale mnie ciachnął. Słaby jak nie wiem co. Ale udało nam się. Łatwiutkie to było. Dobra, na razie miksturek nie tracimy, co nie. Miksturki zbieram na jakiś, jakiś inny fajny moment, albo... A, na inny moment, jakiś tam. Energia życiowa. O, surowy krząszcz. Jabłka sobie zjemy. A co tam? Jabłka, jabłka też potrzebne beziowi, co nie? Dobra. Sobie ryżu trochę zjemy. Dobra, nie ma co. Chleba trzeba też zjeść trochę. Dobra. Dobra, starczy. Szukają cię. No właśnie. Chcą, żebyś się udał na dziedziniec sam. A co? Idź. Dobrze, pójdę. No to idź. Masz iść, kurde, foleku, folek. To nam zostało tylko podajże iść sobie stąd, albo na razie nie, bo mamy ile kasy mamy, ile hajsu? 27 tysięcy, wow! Uhu! Fajnie! Odrzucić się. No proszę, nieźle jak na mowę. Ktoś taki jak... jeśli... Dobra, fajnie. O, nauczysz mnie walki, właśnie. Nie. Właśnie. Ale nie jeszcze inny. Nie. Kurde, wszystko jest... Ajajaj, niefajnie. Siły 38 już muszę mieć trochę dużo. O, szeroki szlachecki miecz, znaczy. Dobra, kogo my tu mamy jeszcze? Ale poczekajcie, poczekajcie, bo ja coś tutaj straciłem. Znaczy coś pominąłem, nie straciłem. Zaraz. Coś... Kurde. Tu... Coś tutaj, kurde, pominąłem. O, sobie sprzedamy to, po co mnie to? Dobra, coś jeszcze do... Możemy sprzedać? Chyba nie, dobra. Chyba wszystko, ale zaraz, chwila, bo... Ja coś tutaj pominąłem. Sanford. Trzeba porozmawiać z Masonem. Chyba jeszcze, ale zaraz. A może nie mogę? A może najpierw trzeba zrobić misję z tymi krowami całymi? Udanymi? Spadaj! Spadaj! To idź sobie, spadaj! No dobra, zaraz może pogadamy z tym Masonem jeszcze tym. Nie mogę. Za ciężkie. Za ciężkie? Chwilkę się zrelaksuję. Serio za ciężkie? O kurde. Kurde, nie wiem co z tym zrobić można jeszcze. Ale zaraz, bo jeszcze, jak pamiętam, jeszcze nie miałem opcji w ogóle porozmawiania na temat Ashtona przecież. Przecież ja chyba brałem te... z jego kufra tę kasę i ten list, ten cały jego. A może ja nie wziąłem? A zaraz sprawdzę jeszcze raz dla upewnienia się.
Bo mogę się mylić co do tego. No nie wiem, coś... Tutaj chyba się gra z bogowami. Ale mogę się mylić. Zaraz zobaczymy, tutaj jest ten kufer cały jego. Ej, no ale brałem przecież stąd już. Kurde, dziwne to. Chyba gra mi się zbugowała. Poczekajcie, zaraz sprawdzę. Wiadomość od Buforda, nie? O właśnie. Niektóre rzeczy nie zmieniają. No to kurde. Jakbyśmy nie mieli dość. Okradasz Marika. Aha, dobra, musiałam z nim porozmawiać. I chyba to będzie... Ale nie... Aha, to będzie tak, jeszcze na temat tego Ashtona trzeba całego porozmawiać i jeszcze... Sanforda? Chyba tak, ale mogę śmielić, bo ja... Co? Mówię o tym, że orkowie mogą sprawiać wrażenie nieokrzesanych. Ale jeśli wiesz, jak z nimi postępować, okazują się całkiem mili. A, już wiem. Co do o co chodzi mu? Ashton, naprawdę? Znalazłem to w kryjówce Ashtona, za areną. O, reputacja Montera. Co? Cholera. Będę z nim. Dobra robota. Kurde, jeszcze muszę z jakimś gościem porozmawiać o... Kto tu jeszcze został mi? Sanford? Kurde. O co chodzi z tym? Bo za bardzo nie wiem. Kurde. Nie wiem. Nie wiem, czy może go zabić? Kurde, z tym gościem to ja nie wiem za bardzo. Kurde, teraz też nie pamiętam. Kurde. Marik. Aha, Mason, dobra, Sanford. Kurde, dziwne to trochę jest, powiem wam szczerze też. Kurde. Bo to miejsce praktycznie jest zrobione, prawie skończone, co nie? Ale... Stać! O, idź sobie stąd, orku, i tak, kurde, dostaniesz kiedyś ode mnie. No dobra. On wszedł? Nie, nie wszedł. Kurde, możesz wchodzić do tego miejsca, no w piruny. Kurde. A właśnie. Aha, nie mogę. Nie. Kurde. Wszedłeś? Kurde, idź sobie stąd. Kurde, nie wiem właśnie. No na pewno Mason nie, tylko Sanford na pewno. Na pewno Sanford. Ten, Ashton na pewno będzie. Bradley, to zrobiłem już z nim. Jego już tam wymieniłem i zrobiłem właśnie jego lojalność. Ashtona też. Elbera, Denisa. Kto tam jeszcze został? Kurde, nie pamiętam już. Poczekajcie, kto tu jeszcze najemnikiem jest tak? Nie,
Nie, ty nie. Na pewno ty nie. No i nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to zrobić trzeba jeszcze. Nie, tutaj nie. Ale też z Masonem nie gadałem przecież. Kurde. Te krowy najgorsze będą, kurde. Bo później... Najgorsza to jest ta buntowniczka tutaj, co nie? I ona będzie mnie atakować jak zwykle. Jak ja jej nic nie zrobiłem, co nie? Te kurde krówka głupie. Oba będziemy głupie. Mieć kłopoty. W pirun. No to pokaż. Co ty chcesz ode mnie? Ej, oczep się. Skąd się dowiedziałeś? What the fuck? Sam nie zacząłeś atakować w piruny. Ej, ludzie! Całkiem nieźle! Słaby jesteś, wiesz o tym? Wezmę sobie tylko... Nie, nie będę brał toporu. Albo nie wiem. Kurde, nie wiem, co tu trzeba jeszcze zrobić. Tutaj wyszkolony. Nie wyszkolony. Kura. Kurde, weteran, weteran. Osko. Osko, czarny robar, wow. Co, frajerze? I co teraz? Co, chciałbyś dostać? Chciałbyś dostać? Wziąłeś broń? To dobrze, że wziąłeś broń. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć. W piruny, kto tam jeszcze jest? Do wykonania, no... Tę lojalność, kurde, niewykonania, jeju. Tutaj ktoś jeszcze? Kurde. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Bo tu jest tylko... Tylko tego nam trzeba. Naprawdę myślisz, że... Co? Denis podpalił twoje... Co? What the fuck? Pierwszy raz widzę taką opcję dialogową. Denis podpalił twoje siano. Zabrałem twoje worki. Dobre. Dzięki. Dzięki za złoto. A niech się nabi... Właśnie. Ale to trochę dziwne było z tym. Za ciężko. Denis podpalił twoje siano. What the fuck? A, ty nie masz kasy. Dobra, to nie będę nic sprzedawał przecież tobie, co nie? Tu nikogo jeszcze nie ma. Najemnik, 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 najemnik. Ile tych najemników? No, wpiruny. Tutaj jest ten Rufus. Rufusa na razie zostawię w spokoju, co nie? Kurde. Myślę jeszcze. I chyba nie wymyślę nic ciekawego. Kto tu jeszcze jest? Ten, no. Tak sprawdzić można lojalność, to nie tych najemników. Chyba wszyscy. Nie wiem, czy się misja zbogowała, kurde blade, czy co? Nie wiem. Zaraz, porozmawiamy jeszcze z Marikiem na ten temat. Może jeszcze można coś dodać mu? Czemu nie? Nie, nie można. No w piruny. Sanford, ty będziesz tu latał, czy co ty będziesz tu robił? Kurde. Tum, tum, tum. A czekajcie, 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 czekajcie. Kurde, nie wiem. Kurde, żeby on poszedł do tego środka w piruny, by było fajnie. To nie? By było fajnie, kurde. Ale nie wiem, czy go, kurde, zabijać. Już się nie mieć wątpliwości. Kurde, nie wiem. Tutaj wszyscy są...
Tutaj żadnych najemników nie ma. Tu sami niewolnicy, co nie? Tutaj są orkowie, to nie są najemnicy przecież. A poczekajcie, a może ktoś jeszcze jest tutaj na tym dziedzińcu zamkowym? O! Też jak może być, co nie? Ale nie, tu nie ma żadnych najemników. A zaraz sprawdzimy. Nie, ty możesz mnie tylko tej walki nauczyć. O, mogę wejść, ale fajnie. Tu są tylko te orkowie, ta? Nie będę sobą gadał, nie. Najemnicy, kurczę, powiedzcie mi odpowiedź do tego pytania, gdzie są najemnicy jeszcze? No orkowie, no po, a powiedz ty, gdzie jest... gdzie są najemnicy? A, nie wiem. Kurde, nie wiem, gdzie są tutaj jeszcze najemnicy, lol. Poczekajcie, a właśnie! Kurde, nie chciałem takiego czegoś. Czekajcie, porozmawiam jeszcze na temat tego, właśnie. A, dobra, wiem już. O Boże, dopiero teraz. Ja pierdzielę, dopiero teraz. Jeju. Dopiero teraz sobie pomyślałem, że jeszcze z tymi nie gadałem przecież. Oj, oj. O. No tak, przecież ci jeszcze mogę powiedzieć mi coś tam, no co nie, co nie. Fedor, o właśnie. Opowiedz mi o Marii. Z wielką chęcią pokonałbym go na arenie. Inni mają go za nie wiadomo kogo, ale to wszystko. Marik to... Ta? A ja powiem mu to. Tu nikogo nie ma? Tutaj jeszcze są jacyś. Chyba wszyscy. No to wygląda. Poczekajcie, ich było trzech, czterech. Ale nadal mi się to nie podoba. Ugo jeszcze. Nie, ten nie. Ten to ma gdzieś mnie. To nie? Nie jest. Nie jest. O! Jak otwierać skomplikowane zamki. Oczywiście, że to mi się bardzo przyda. Skomplikowane zamki. A, trzymaj wytrych samymi koniuszkami palców. Będziesz miał więcej wyczucia. Po dźwięku poznasz, czy popychasz mechanizm zamka we dwóch. Mhm. Nie jest. Kurde, jak okradać innych mimo dużego ryzyka? Nie, tego na razie nie. Ile mamy jeszcze tych... Co? 43? A, bo kolejny poziom przecież mieliśmy, zapomniałem totalnie. Dobra, lecimy do Marika jeszcze. I tak myślę, że to będą chyba wszyscy. Ta lojalność, co nie? Tych wszystkich ludzi. Znaczy tych tajemników, co nie? Głównie. Właśnie, widzicie. Fedor ma cię za słabe usza. Mówi, że bez trudu pokona cię na arenie. No tak. Tak właśnie najwyższy. Gladiator Gus jest twoim lojalnym pod... Tak. Gus to dobry człowiek. Jeszcze nie wszyscy? Kurde. Kurde, co tu jeszcze trzeba zrobić? Co tu jeszcze został nam? Kurde, nie wiem. Poczekajcie, ze wszystkimi pogadałem? Czy nie? Później będzie czas. Uważaj na ciebie. Ta, będę uważał. Przez cię. No i... Za ciężkie. Prototypowe. Ta i co jeszcze mi powiesz, ciekawego gościu? No tu kogoś jeszcze mamy. O nie, z tym to gadałem już. Za ciężkie. Za ciężkie? Serio? Tutaj z Gusem gadałem już. Fedorem też gadałem. Potężny tam najemnik, czy jak on tam? Z tym też gadałem, a z tym też gadałem. I co, teraz do Marika mam pójść? Czy co? Pewnie tak. Zaraz zobaczymy za chwilę. Bo tak myślę, że to są wszyscy chyba, ale nie. Nie, kurde, nie wiem.
Co tu jeszcze nam został? Zaraz tajemnicy? Nie, tam, ej, tam wątpię. Za ciężkie. Za ciężkie, to ja to wiem. Bagadok? Śmieszna nazwa. Dropok. A, się drapie po tym. kogo my tu jeszcze mamy? Unkarok. Unkarok to nie. Kurde, nie wiem co trzeba zrobić jeszcze. Znaczy co tu zrobić jeszcze? Praktycznie mamy wszystkie misje zrobione, takie główne, co nie? W tym mieście. Ale praktycznie to już jest koniec tej misji, co nie tej, jak lojalni są wobec orków ich najemnicy. A, dobra, mam, wiem chyba jeszcze o kim zapomniałem, o Dominiku. Ale nie, nie jestem pewny, kurde. Wiecie co? Kurde, nie chce mi się teraz iść do tego Dominika całego, co nie? Ja sobie to, znaczy, ja dojdę do niego, co nie? Poza nagraniem, co nie? Do tego gościa i tam oczywiście będzie kolejny odcinek przy nim. Najpierw tak, wypróbuję, czy można z nim pogadać na temat Marika. Bo jak nie, to będzie, kurde, no... moja droga będzie bez sensu, nie? Będę szedł bez sensu przecież do tego miejsca. I zobaczymy, czy będę mógł z nim pogadać na temat Marika, co nie z tym, z Dominikiem. Na temat, Boże, Marika, Boże, też już mi się myla. Temat Marika przecież z Dominikiem. I zobaczymy. A w tej chwili widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!